W takiej sytuacji, jeżeli widzimy, że samochód się nie pali, że możemy do tej osoby podejść, podchodzimy blisko. Najpierw wyciągamy kluczyki ze stacyjki, jak to było, rzucamy gdzieś w widocznym miejscu i musimy ocenić, czy ten człowiek oddycha. Jeżeli musimy tak, jeżeli jest w takiej sytuacji, w takiej pozycji, musimy pamiętać, że u osób w wypadkach drogowych podejrzewamy zawsze uraz kręgosłupa, także musimy na to zwrócić uwagę. Musimy w jakiś sposób dostać się do ust poszkodowanego i sprawdzić, możemy podłożyć rękę. Dobrą techniką jest polizanie sobie grzbietu ręki i będziemy czuć wydychane powietrze poszkodowanego. Jeżeli ten poszkodowany oddycha w sposób prawidłowy, czyli nie ma żadnej trudności w oddychaniu, nie ma żadnych zaburzeń oddychania, najlepiej go obserwować i zostawić w takiej pozycji, jakiej jest, do przyjazdu fachowych służb. Jeżeli ten człowiek nie oddycha, musimy u niego rozpocząć resuscytację krążeniowo-oddechową z zachowaniem ostrożności w przypadku urazów kręgosłupa. A więc tak, delikatnie, stabilizując głowę, opieramy głowę poszkodowanego o zagłówek. Jedną ręką stabilizując głowę, odpinamy pasy. Następnie głowę stabilizując o swoje ramię, opieramy o swoje ramię i stabilizując swoją głowę. Musimy tego człowieka wydobyć z pojazdu. W sposób jak najmniej inwazyjny wydobywamy na zewnątrz. W takim przypadku, gdzie mamy zatrzymanie krążenia, powinniśmy uważać na ten kręgosłup, ale urazy kręgosłupa schodzą na drugi plan, ponieważ jeżeli nie uruchomimy serca, to ten kręgosłup, czy on będzie cały, czy nie, i tak musimy przetrwać.